Chwilowe spóźnienie nie było, broń Boże, spowodowane tym, że nie doceniamy rangi tego wydarzenia. Wręcz przeciwnie, uczestniczyliśmy. Były dzisiaj takie trzy ważne wydarzenia. Jedno w Bolesławcu, w ratuszu było podpisanie porozumień pomiędzy kilkunastoma samorządami dotyczącego zachodniego obszaru interwencji, a więc coś, co wpisuje się w strategię rozwoju województwa dolnośląskiego. A więc tu w tych obszarach będziemy mogli aplikować o środki unijne, w tym środki infrastrukturalne. Drugie to Konwent Powiatu Województwa Dolnośląskiego powołał do życia Związek Powiatu Województwa Dolnośląskiego. Jest to troszeczkę skomplikowane, ale chcemy sięgnąć jako powiaty dolnośląskie po duże środki, ponad 120 milionów złotych po to, żeby całe zasoby geodezyjne były już zdigitalizowane, czyli żeby nastąpiła cyfryzacja tych zasobów, a więc każdy przedsiębiorca, każdy inwestor, który będzie chciał poszukać wolnego terenu albo terenu, gdzie chciałby inwestować, może drogą elektroniczną taką informację zdobyć nie tylko na poszczególnych powiatach, ale i w skali województwa. Powołaliśmy zarząd tego związku i mam nadzieję, że zakończy się to takim samym sukcesem, jak zakończyła się rozpoczęta przecież przez powiaty modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. I trzecia impreza, z której w tej chwili trudno to nazwać imprezą, ale trzecie uroczyste podpisanie porozumienia, w którym uczestniczyłem z panem wicestarostą, to było porozumienie dotyczące Legnicko-Kłukowskiego obszaru funkcjonalnego, gdzie udało się również nasz powiat wprowadzić. Kwota ponad 1 600 000 złotych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a więc przygotowanie koncepcji przede wszystkim na korytarze transportowe, tak drogowe, jak i kolejowe, co ma kapitalne przecież znaczenie dla rozwoju i przedsiębiorczości, możliwości przemieszczania i ludzi, i towarów. I myślę, że ten projekt również zakończy się sukcesem. I jesteśmy dzisiaj tutaj na gali. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy wzięli udział w tym projekcie. Mówię w tej chwili do przedsiębiorców, właścicieli firm, bez waszego udziału, bez waszej opieki, bez waszego zaangażowania w kształcenie uczniów, możliwości, dania możliwości, żeby uczniowie naszych szkół uczestniczyli u państwa na praktykach, no tego sukcesu by nie było. Ale również i gratuluję tym młodym ludziom, którzy zostaną wyróżnieni i nagrodzeni. I nie byłoby też tej organizacji, gdyby nie bardzo dobra współpraca z rzemiosłem. I tu pan starszy Sechwa, ale i również mamy przecież wojewódzkiego rzemieślnika Zbyszku. Także bardzo serdecznie chciałbym podziękować pani Marzenie i panu Zbyszkowi Ładzińskiemu za to, że wtedy, kiedy naprawdę potrzeba dobrej współpracy, to znaczy nawet nie ma takiej potrzeby, po prostu rozumiemy się bez słów, wzajemnie się wspieramy i myślę, że tak dalej będzie. Także dziękuję wszystkim za udział, dziękuję również i Wydziałowi, panu Wydziałowi Edukacji, panu Darkowi Kwaśniewskiemu również za to, że zaangażowali się w to i wspólnie z Cechem ten konkurs przeprowadzili. Wszystkiego dobrego.